Witam serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców Sojusz Obywatelski Grudziądz, Maciej Glamowski. Proszę o zabranie głosu prezydenta Grudziądza, pana Macieja Glamowskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ostatnich 5 latach tej kadencji zrealizowaliśmy inwestycje za prawie 0,5 miliarda złotych. Inwestycje zrealizowało miasto bezpośrednio, ale też zrealizowały nasze spółki miejskie. Ale to, co jest też bardzo ważne, to przygotowaliśmy dobre fundamenty do realizacji kolejnych strategicznych inwestycji w kolejnej kadencji. I o tym dzisiaj chcielibyśmy Państwu powiedzieć, co planujemy w kolejnych 5 latach. To nasze spotkanie dzisiaj tu nie jest przypadkowe, ponieważ rząd jest jednym wielkim placem budowy. Otóż proszę zobaczyć. Teraz realizujemy tutaj inwestycje za prawie 25 milionów złotych. Przebudowujemy cały układ drogowy, budujemy węzeł przesiadkowy, autobusowo-tramwajowy. Węzeł też, który będzie obsługiwał komunikację międzymiastową, bowiem nieopodal mamy przecież węzeł autostradowy. Ale to jest dopiero początek. Proszę zobaczyć, od tego miejsca zaczniemy budowę sieci tramwajowej w kierunku Miszka. Już dzisiaj praktycznie zakupujemy kolejne wozy tramwajowe. Rozpisaliśmy już przetarg na zakup kolejnych 3 tego typu pojazdów. Rozbudowujemy także sieć tramwajową w kierunku ronda PPG. To jest bardzo duży program inwestycyjny, infrastrukturalny, rozbudowa sieci tramwajowej. Tutaj po lewej stronie powstanie hala widowiskowo-sportowa z torem kolarskim. Hala, która została wpisana do strategii województwa jako jeden ze strategicznych obiektów sportowych, 4 takich obiektów, który będzie finansowany ze środków marszałkowskich. Mamy w tej chwili deklaratywnie zapewnienie od marszałka na 50% wartości tej inwestycji. To jest kwota około 150 milionów złotych. Dalej w kierunku powstającego ronda, także po Państwa lewej stronie, powstanie Centrum Rozrywki Wodnej. Tutaj także jesteśmy mocno zaawansowani w tym projekcie. Centrum to powstanie w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy, o ile oczywiście mieszkańcy powierzą mi tą zaszczytną funkcję prezydenta, rozpiszemy postępowanie na wyłonienie inwestora prywatnego do realizacji tej inwestycji. Ale to nie wszystko. Także przygotowujemy się do rozbudowy trasy średnicowej. Wszyscy dzisiaj wiemy, że ta trasa jest już niewydolna, że się korkuje i tu także jesteśmy przygotowani na pozyskanie środków zewnętrznych z Krajowego Programu Odbudowy, gdzie mamy już program funkcjonalny stworzony dla trasy średnicowej, gdzie planujemy budowę 2 rond, między innymi z ulicą Łyskowskiego, z naszym strefą przemysłową, czy rozbudowę ronda na lotnisku. Bardzo nam zależy także bardzo nam zależy na inwestycjach w oświatę, w edukację, ale też i w akademickość Grudziądza. Tutaj mówimy o konkretnych inwestycjach, takich jak chociażby budowa basenu na Szczemięcinie, który ruszy lada moment, gdzie już mamy wszystko praktycznie zapewnione i kończymy wyłanianie wykonawcy. Przygotowujemy kolejne projekty związane z termomodernizacją bardzo dużych szkół. Mówię tutaj o szkole na lotnisku czy o szkole na Szczemięcinie. Mówimy też o budowie infrastruktury sportowej w naszych szkołach, o fotowoltaice, gdzie już w wielu szkołach takie instalacje powstały, ale jeszcze trochę przed nami tutaj działań niezbędnych jest do zrealizowania. Kolejny duży obszar to jest kultura, sport, rekreacja. Tu także przygotowujemy duże projekty związane z modernizacją stadionu Olimpii, związane z modernizacją stadionu Żużlowego, gdzie podpisaliśmy już umowę na wykonanie dokumentacji, na rozbudowę trybuny. Także będziemy inwestowali w rekreację, rozbudowę naszego ośrodka w Rudniku, chociażby w ramach porozumienia z grupą Energa. Lada moment ruszy budowa bezpiecznej ścieżki rowerowej. Właśnie też tutaj zrządza, tak można powiedzieć, w kierunku naszego ośrodka przy ulicy Zaleśnej. Będziemy też inwestowali w naszą tożsamość historyczną, nasze zabytki, to co mamy najcenniejsze, po to między innymi, aby dalej ożywiać naszą starówkę.
ale inwestycje strategiczne to nie tylko inwestycje, które będą prowadzone przez miasto, to także inwestycje prowadzone przez jednostki miejskie i taką jedną naszą perełką jest szpital. Szpital będzie również beneficjentem środków z KPO, środków zewnętrznych. Tutaj cały czas musimy modernizować zarówno obiekty, ale przede wszystkim też inwestować w nowoczesny sprzęt. Postęp w medycynie jest niesamowity. To jest taka dziedzina, która rozwija się bodajże najbardziej dynamicznie i wszyscy doskonale wiemy, że wymaga każdego roku dużych inwestycji właśnie sprzętowych. Teraz zabiegamy o kupno robota do operacji urologicznych, ginekologicznych, onkologicznych. Jesteśmy już po rozmowach z marszałkiem województwa, aby taki robot na stałe, w tej chwili jest wypożyczany, na stałe był właśnie w naszym szpitalu. Jutro wyjdzie stosowne pismo do zarządu województwa. Myślę, że taka decyzja zapadnie w ciągu najbliższych tygodni, aby marszałek pomógł nam sfinansować zakup tego robota. To jest bagatela, kwota około 15 milionów złotych. Nasze spółki komunalne również będą realizowały, czy realizują bardzo dużo strategicznych i ważnych z punktu widzenia miasta inwestycji. Chociażby OPEC realizuje inwestycje za kwotę 100 milionów złotych, buduje nowe kotły do spalania na słomę. To jest element odchodzenia od spalania węgla. Nasze wodociągi przygotowują się do dwóch bardzo dużych inwestycji. Do rozbudowy składowiska w Zakurzewie, ale także do pozyskania 70-80 milionów na rozbudowę i modernizację sieci deszczowej. Związane to jest z mikroretencją. Podobnie MPGN, który przygotowuje się do budowy budynków komunalnych. Grudziądzki Park Przemysłowy przygotowuje kolejne tereny inwestycyjne wzdłuż ulicy Krętej, a miasto w tym terenie będzie przygotowywało układ drogowy, który udostępni te tereny nowym inwestorom. To są kluczowe inwestycje, nie wszystkie, bo można by tutaj długo o tym mówić. Powiedziałem o inwestycjach największych, wybranych. W następnych naszych spotkaniach, kolejnych, będziemy rozmawiali o konkretnych projektach w konkretnych dzielnicach. Będziemy mówili o modernizacji konkretnych dróg, modernizacji konkretnych szkół, przedszkoli, które już dotyczą konkretnej dzielnicy i dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o takich inwestycjach, które oddziaływują na całe miasto. Bardzo dziękuję. List. Jako pierwszą proszę Panią Różę Lewandowską, wiceprezydent Grudziądza, naszą jedynkę w okręgu numer 1. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w tej kadencji wiele się już zrobiło na rzecz edukacji. Ja tylko wspomnę o oddaniu segmentu SP4 czy przedszkola w Tarnie. Zmodernizowaliśmy budynki szkolne, na przykład SP17 czy przedszkole na Dworcowej. Stawiamy na rozwój młodzieży. Oddaliśmy boisko przy szkole podstawowej numer 17. Rozpisujemy projekty miękkie dla dzieci, stawiamy właśnie na rozwój dzieci i młodzieży w naszych placówkach oświatowych, bo dzieci i młodzież to jest nasza przyszłość Grudziądza. Tak jak prezydent już wspomniał, zamontowaliśmy fotowoltaikę na budynkach szkolnych i w dalszym ciągu chcemy to rozwijać. Modernizacja szkół i placówek oświatowych to jest nasz priorytet na następną kadencję. Tak jak już wcześniej było powiedziane, też chcemy, aby Grudziądzka Uczelnia Wyższa Zawodowa się rozwijała i że stawiamy też na akademickość naszego miasta. Zadań jest wiele do wykonania, ależ wiele zrobiliśmy. Nie da się tego zrobić w jednej kadencji, dlatego rozpisaliśmy te nasze działania również i w przyszłości. Dziękuję. Rady Miejskiej pana Łukasza Kowarowskiego. Szanowni Państwo, moi przedmówcy, szczególnie Pan Prezydent w zasadzie o inwestycjach, które są realizowane, które będą realizowane, powiedział niemal wszystko. Zawsze możemy oczekiwać, żeby tego było więcej. Tym bardziej w okresie kampanii wyborczej słyszymy, że czegoś nie zrealizowaliśmy. Nasi oponenci, nasi konkurenci, inaczej bym to nazwał, w wyścigu o fotel prezydencki, w wyścigu o mandaty do Rady Miejskiej mówią, że zrobiliśmy za mało, tak? Tylko ja powiem tak.
dlaczego wy tak sądzicie, że my zrobiliśmy za mało? Bo my musieliśmy po was niejednokrotnie sprzątać. I sprzątała Regionalna Izba Obrachunkowa, sprzątał prezydent z Radą Miejską. Pamiętamy sytuację, gdzie przyszliśmy w listopadzie, mieliśmy 50 milionów złotych, że tak powiem, do zapłacenia do końca roku. Groził nam komisarz. Podołaliśmy. Ale myślę, że o historii nie będziemy mówić. Patrzmy do przodu. Pan prezydent powiedział tutaj o czymś, co jest w mojej ocenie, ponieważ jako jeden z wielu pewnie tysięcy mieszkańców codziennie przemieszczam się trasą średnicową. Jak potrzebna jest druga nitka trasy średnicowej. To jest dzisiaj chyba koszt bodajże 150 milionów złotych. Ale od dłuższego czasu i parlamentarzyści obecni, nasi reprezentujący Grudziądz, i pan prezydent, i także moja skromna osoba, zabiegamy o to, żeby ta inwestycja została zrealizowana, bo naprawdę jest to jedna z kluczowych, w mojej ocenie, inwestycji, która, że tak powiem, pozwoli na rozkorkowanie trasy średnicowej, bo dzisiaj się tworzą tam korki, powiedzmy, kilometrowe czy półtora kilometrowe. Ale z uwagi na to, że jesteśmy już przy drogach, to też korzystając z tego, że za chwilę będziemy mieli wiosnę, wszyscy się cieszą, radują, bo na wiosnę się, jak to się mówi, życie, wszystko budzi się do życia. Niemniej wiosna też ma pewne mankamenty. Tymi mankamentami jest to, że po zimie wychodzą ubytki w jezdniach. Ja dzisiaj, szanowni państwo, otrzymałem 3 telefony odnośnie ulicy Smoleńskiego. Pozwoliłem sobie na nią pojechać i poprosić Zarząd Dróg Miejskich, nie tylko jeżeli chodzi o ulicę Smoleńskiego, ale także o inne arterie w mieście, które po zimie niestety wyglądają tak jak w każdym mieście, bo muszą po zimie tak wyglądać. I tutaj, tak jak pan prezydent powiedział, inwestujemy, dbamy. Zarząd Dróg Miejskich nie śpi, tylko od dzisiaj wypuścił remontery na Grudziądzką ulicę po to, żebyśmy nie jeździli i nie uszkadzali sobie pojazdów, a niestety w każdej mieście, w każdej gminie tak będzie, ponieważ to ma do siebie ta aura, że po zimie przychodzi wiosna, cieszymy się, tak jak jeszcze raz mówiłem, ale musimy też pewne rzeczy po zimie naprawiać. I tego się trzymamy i pan prezydent trzyma nad tym rękę na pulsie i działamy, idziemy w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu lidera okręgu numer 4, pana wiceprezydenta Szymona Gurbina. Dzień dobry. Szanowni państwo, można powiedzieć kolokwialnie, że prezydent miasta jest gospodarzem miasta i wiele rzeczy na to bycie gospodarzem się składa. Dzisiaj ten gospodarz i mam nadzieję przyszły gospodarz miasta występuje w roli inwestora. I tu chciałbym zwrócić państwa uwagę na tę szczególną rolę inwestora, jeżeli patrzy się z perspektywy prezydenta miasta, który dysponuje publicznymi pieniędzmi. Bo to jest zupełnie inne inwestowanie i zupełnie inna odpowiedzialność na takim inwestorze leży, niż na takim, który prowadzi czysty biznes. Za prezydentem idzie odpowiedzialność za naszą, w tym wypadku grudziądzką, wspólnotę. I tutaj chciałbym zwrócić państwa uwagę na pewne odważne ruchy inwestycyjne, które już zrobił ten prezydent, a za chwilę to się jeszcze bardziej rozwinie. I tę uwagę chciałbym zwrócić państwa na przykład na zabytki. Do niedawna Starówka była takim obszarem martwym. Mieliśmy piękne budynki, które były raz, że w opłakanym stanie technicznym, dwa, że zupełnie niewykorzystane. Teraz są wyremontowane, mają nadane nowe funkcje. One ożywiają Starówkę. I to jest właśnie ten aspekt odwagi i odpowiedzialności, bo prezydent, inwestując bardzo duże środki w tę tkankę zabytkową miasta, nie tylko ratuje obiekty, które ulegały degradacji, ale też sprawia, że one mają wartość dodaną, czyli ożywiają właśnie ten ruch na Starówce, wspomagają przez zwiększoną atrakcyjność tego miejsca, wspomagają lokalne biznesy, na przykład w postaci kawiarenek.
Prezydent też nie boi się wydawać pieniądze w te rzeczy, które przełożą się na taką działalność prospołeczną, czyli tu znowu inwestujemy, prezydent inwestuje w zabytkowy obiekt w postaci Domu Korzenieskich i ten budynek za chwilę będzie pełnił między innymi ważną funkcję dla międzypokoleniowego Centrum Wiedzy. Ale żeby robić takie prospołeczne rzeczy, trzeba mieć po pierwsze wizję, po drugie odwagę. I tutaj wydaje mi się, że ten prezydent i ten kandydat na następną kadencję te walory bardzo wyraźnie mieszkańcom pokazuje i oferuje.